Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Cała nauka Jezusa streszcza się w przykazaniu miłości. Miłość względem Boga wyraża się w posłuszeństwie Jego Słowu, Jego najświętszej woli. Nie można kochać Boga, nie szanując Go i nie będąc Mu posłusznym. Musimy pamiętać, że pierwszym krokiem do miłowania jest poznanie. Poznając Biblię, poznajemy zarówno objawienie Boże, jak i samego Boga, który się nam w Piśmie Świętym objawia. Poznanie jest pierwszym krokiem do miłowania. Czym lepiej będziemy znać Boga, czym głębiej będziemy rozumieć, jak bardzo On nas pierwszy umiłował, tym większa będzie nasza miłość ku Niemu i tym mocniejsze posłuszeństwo Jego Słowu. Bóg zawsze obdarowuje człowieka ponad miarę. Dziś Jezus obiecuje nam Ducha Świętego, który będzie nas pouczał. Paraklet jest nie tylko obrońcą, ale również Panem i Ożywicielem. Duch Boży daje życie. On również kształtuje w nas obraz Boży. On rozpala w nas miłość do Boga. On prowadzi nas do pełnej komunii. A właściwie należałoby powiedzieć, że to w Nim, Chrystusowym Duchu, jest możliwa komunia człowieka z Bogiem. Bóg naprawdę daje nam znacznie więcej niż to, o co Go prosimy, lub to, co jest szczytem naszych marzeń. Bóg daje nam samego siebie.